Halo, 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 cześć wszystkim, z tej strony KiwiDebit, to jest kanał o koszykówce. Jesteśmy dzisiaj na Draft Campie w Brzesku. Wielki powrót po kilku latach przerwy. Dzisiaj przywiozłem specjalnego gościa. Dzień dobry. Bartek. Mój debiut na Draft Campie, więc zobaczymy. Jak ta pogoda dzisiaj w tym Brzesku jest? Przyjechaliśmy akurat specjalnie na mecze. Zostaniemy na kilku spotkaniach, zobaczymy jaki jest poziom koszykarski. Pogadamy z kilkoma uczestnikami tego obozu. Kurczę, wiedziałem, że ja tutaj coś źle zapamiętałem. Poszliśmy do innego budynku, zostaliśmy wyproszeni, ale idziemy teraz do tego właściwego, tego gdzie jest hala i są rozstawione kosze i chyba to jest tu, więc... Predator, jesteście wszędzie. Z Warszawy. Siemanko. Z Warszawy też, Artur. Ja z Bytomia jestem. Znajomi namówili mnie na Draft Camp. Jestem tu pierwszy raz, na razie super. Ja trzeci. Najlepszy dojazd był i mi wielu kolegów polecało. Jestem tutaj już piąty raz, więc po prostu to jest moje ulubione miejsce, tak. Od następnego sezonu będę grał dla MKS Dąbrowa Górnicza. Gram w KS Sudeta Jelenia Góra. Gram w CSM Kuźnia Stalowa Wola. Ja się wzoruję na Paul George'u. Umie połączyć takie ruchy dla nieco niższych zawodników z jego bardzo wysokim wzrostem i nadrabia też obroną i finishingiem. Jeremy Sochanka w NBA, tak? No lubię Jeremiego, dobry jest. Jestem w koszulce tutaj. Donovan Mitchell, mój ulubiony koszykarz. Niestety w tamtym sezonie odszedł z Juty, dostaliśmy Lauriego. Jest też dobrze, ale jednak Donovan to jest Donovan. Lubisz od Diego Goberta? Trochę mniej. Ja osobiście Carmelo Anthony. Ogólnie no, jakby styl gry Carmelo Antonego, czyli jakby no, czysty skill, niezależnie jakby od obrońcy jest w stanie wykreować dla siebie rzut i go trafić, więc jakby dla mnie to jest zdecydowanie faworyt. Wzoruję się też na Kyrie Irvingu i przez pewien czas moim idolem był Magic Johnson. U mnie jest to był w sumie Kobe. A teraz zależy. Rudy Gobert mi się podoba jak gra, bardzo mi się podoba jak gra Mateusz Ponitka. Bardzo mi się podobał AJ Slaughter i Mateusz Ponitka. Chyba na Killianie Hailsie. No bo jest dobrym koszykarzem, tak mówili mi koledzy też. Może nie chciałbym tak grać, ale na pewno Stephen Curry to jest taki chłop, że ja ci kręcę normalnie. Rzuca trójki skąd chce, kiedy chce, wszystko siedzi. Bartek, zdobyłbyś pewność siebie na Draft Campie? Na pewno nie, jeśli zapytałby mnie o zdanie taki słynny youtuber, kiedy ja miałem 16 lat, bo prawdopodobnie bym pisnął i uciekł, zamiast odpowiedzieć normalnie na pytanie, jak te wygadane chłopaki. Ale oprócz już tych aspektów sportowych, to na pewno jest spoko opcja, że można tutaj poznać ziomków. Bo widać, gadaliśmy się z trzema chłopakami, dwóch było z Warszawy, znało się wcześniej, ale jeden był z Bytomia. Ten z Bytomia był pierwszy raz na obozie, jeden z Warszawy też był pierwszy raz na obozie, drugi był trzy razy na obozie. I co, weteranowi nie pomogło to, że chłopaki pofarbowali mu włosy, kiedy spał? Pofarbowali mnie, jak spałem po prostu. Ale na pewno spoko, wiesz, poznać trochę różnych chłopaków z różnych miejsc Polski. Zawsze to inaczej, jak się zna trochę tych ludzi, tych znajomości podłapać. Trochę różnych stylów gry, różnych trenerów poznać, różne podejścia, więc wydaje mi się, że to bardzo ubogacające doświadczenie koszykarskie, którego, no nie szkujmy się, na przykład dla ludzi z moich miejscowości jak my, nie było szansy, opcji złapać w ramach oficjalnych struktur powiedzmy edukacyjnych. Tak, poznaje się dużo fajnych osób, śmiesznie jest czasami trochę nerwowo, ale jest dobra atmosfera bardzo. W tym roku się bardzo zdziwiłem, bo na przykład zobaczyłem osoby, które zobaczyłem ostatni raz 5 lat temu, nie widziałem przez cały okres. Mieliśmy też basen, kręgle takie, mi się wydaje, że taka grupowa integracja. Fajnie, bo te osoby, jest ta przyjaźń tak naprawdę w sumie na całe życie. To, że to jest naprawdę super zorganizowane, jakby jest poziom na dywizję, treningi są dostosowane do jakichś aktualnych potrzeb związanych jakby z niedostatkami na meczach. Mieliśmy bilans 1-5 po sezonie zasadniczym, ale doszliśmy do finału, więc jakby wszystko jest możliwe tutaj. Rok temu byłem w dywizji rookie, grałem i to miałem i grałem bardzo słabo, ale zrobiłem progres, teraz zostałem wzięty do D1. Pograłem przez cały rok, grałem, trenowałem, starałem się i teraz jestem w D1, tak? I muszę teraz udowodnić, dlaczego tu jestem. Zazwyczaj tutaj na treningach, na Draft Campie mamy zagrywki i mamy wspólną gierkę, żeby się wspólnie razem
ograć. Ja jestem pierwszy raz, ale oczywiście mi się wydaje, że widać różnicę poziomów między pierwszą a drugą dywizją, ale bardzo mi się to podoba, że nikt się z nikogo nie śmieje i każdy się wspiera nawzajem. Jest dużo więcej osób może być. Też osoby, które nie grają w klubach na co dzień, nie są jakimiś najlepszymi topowymi zawodnikami w Polsce, mogą przyjechać, pograć, tak jak teraz chłopaki sobie grają. Więc myślę, że bardzo dobrze się zmienia. No jest duża rywalizacja, wszyscy się starają, wszyscy walczą. W wielkim skrócie, Draft Camp to jest taki symulator zawodnika NBA. Obóz koszykarski, który polega na tym, że przyjeżdżasz tutaj sobie na kilkanaście dni. Przez pierwsze kilka dni masz Draft Combine, gdzie mierzą twój wzrost, wagę, wyskok, szybkość, siłę, umiejętności techniczne, indywidualne. Później jesteś wybierany w drafcie przez jednego z trenerów. Jesteś dorzucany do drużyny w jednej bądź drugiej dywizji. Możesz też się tymi dywizjami zamienić, w zależności od tego, jaki poziom na boisku będziesz reprezentował. No i tak sobie gracie, najpierw w sezonie, później playoffy, później mecz o finał. I to wszystko jest takie skondensowane w ciągu tych 10-11 dni. Wspaniałe przeżycie stricte koszykarskie dla każdego nastolatka, ale fajne jest to, że przede wszystkim tutaj można po prostu grać w kosza. Można tutaj obyć się z tą piłką, zdobyć nieco doświadczenia boiskowego. Nieważne, czy jesteś koszykarzem amatorem, czy jesteś zawodnikiem ligowym, który dostaje mało minut, czy po prostu chcesz zdobyć nieco pewności siebie. No Draft Camp wygląda na miejsce, w którym jesteś w stanie tę pewność siebie zdobyć. Połowa ludzi tutaj kończy wszystko Eurostepem, co jest naprawdę nieźle, bo to jest przecież, wiesz, dobra umiejętność, ale jest bardzo dużo gry do kosza, nie tak dużo. Myślałem, że będzie gorzej, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie więcej trójek z kontra walenia, jak normalnie Stephen Curry w NBA, ale jest dużo gry do kosza, chociaż dużo bardzo gry indywidualnej. Aczkolwiek do tej pory widzieliśmy tylko mecze drugiej dywizji, teraz jest pierwsza dywizja i widzimy już trzy zasłony, więc może jest tu szansa na... Była jedna zagrywka zakończona też punktami ze zbiegnięciem. O, znowu, zasłony bez piłki są to grane, więc myślę, że ta dywizja pierwsza rzeczywiście już ma taki niezły poziom, mają zagrywki. Słyszałem wołanie do 5 już nawet, więc coś chłopaki muszą potrafić. Na Draft Campie można znaleźć naprawdę bardzo różnych youtuberów. Powiedz mi, kim jesteś i co tutaj robisz? Siema, tutaj Huba, Huderlok. Padłem na Draft Camp potrenować trochę dzieciaki. Który to jest twój Draft Camp jako trenera? Jako trener, no to już drugi Draft Camp. Jako zawodnik już byłem 4 razy, także nałapałem trochę doświadczenia jako zawodnik, a potem wpadłem potrenować dzieciaki, bo mówię, super sprawa. Doświadczenie zawodnicze z Draft Campu przydaje się w prowadzeniu drużyny takich właśnie 15-latków? Tak, jak najbardziej. Generalnie mój trener, który trenował mnie już parę razy na Draft Campach, no to mówił zazwyczaj, jak to wygląda, jak wygląda ustawianie zawodników za pomocą krzyżyków, które no, pomagają po prostu w rotacji zawodników na boisku. No i na podstawie tego nabrałem trochę takiej świadomości, że fajnie by było przyjechać, no i wystąpić trochę w innej formie, nie tylko jako zawodnik. Wprowadzasz im jakieś zagrywki, jakąś taką grę zespołową, czy raczej pozwalasz im na eksperymentowanie? W dywizji rookie są generalnie mało doświadczeni zawodnicy, więc staramy się grać bardziej szeroko, 5-0, ćwiczyć podstawy, czyli właśnie podanie, ścięcie, na tej zasadzie ćwiczyć zbiórki, czyli to, co w koszykówce jest najważniejsze, a w dywizji pierwszej właśnie tam stawia się właśnie na jakieś zagrywki. Wiadomo, nie za dużo, bo też chłopaki muszą szukać siebie. Czy w ciągu tych kilku lat jako zawodnik, teraz jako trener, da radę stworzyć takie relacje, wiesz, nie tylko stricte koszykarskie, jakieś takie przyjaźnie, znajomości, macie jakieś grupki na Messengerze, wysyłacie sobie memy? Ja jako zawodnik zawsze strasznie mi się podobało na Draft Campie właśnie atmosfera, jaka tworzy drużyna. To, że na ławce nawet jak się siedzi, to można pokibicować swojej drużynie, która gra, nawet zawodnikom, którzy poszli z dalszym pikiem niż ci wcześniejsi. No i to mi się głównie na Draft Campie podobało i staram się jako trener teraz stworzyć taką atmosferę w drużynie, żeby było i śmiesznie, i też ich trochę zmotywować do gry. No i wiadomo, żeby była zabawa. Byliśmy kilka godzin na Draft Campie, przeprowadziliśmy kilka wywiadów, nawet odbyliśmy krótki konkurs rzutowy z jednym z uczestników tutaj z Obozowiczów i możemy stwierdzić, że Draft Camp cały czas się zmienia. Jest to koszykówka dla każdego, nawet dla tych, którzy traktują koszykówkę bardziej rekreacyjnie, jak i dla tych, którzy traktują koszykówkę bardziej jak, powiedzmy, zawód na przyszłość.
widać, że DraftCamp jest bardzo dobrze pomyślany, bo daje możliwość właśnie, tak jak powiedziałeś, pograć zawodnikom, którzy są po prostu przyjechać pograć i zobaczyć się, sprawdzić się na tyle bardziej doświadczonych zawodników, ale też rozwinąć swoje umiejętności dla zawodników, którzy biorą udział w jakichś treningach czy rozgrywkach półprofesjonalnych, profesjonalnych, ligowych i tak dalej. Mają opcję wyprowadzić się w roli pierwszej opcji, na przykład zawodnicy powiedzmy ze środka stawki, ale widać też, że chłopaki naprawdę tutaj potrafią grać. Ten mecz Dywizji Pierwszej, który teraz mieliśmy przed chwilą okazję obejrzeć, był już naprawdę na niezłym poziomie. Chłopaki się krosowali, rzucali trójki z kozła, kontra dobrze działała, ale działały też zagrywki, zasłony zastawiane drużynowe, więc widać, że tutaj rzeczywiście jest myśl szkoleniowa, nie jest po prostu gierka 5-5 cokolwiek. To, co jest tutaj najfajniejsze, to chyba to, że ci zawodnicy wracają na ten draft camp, czy to co roku, czy co kilka lat. Słyszymy tutaj, że ktoś tu jest trzeci raz, ktoś tutaj jest piąty raz. To jest fajne, że zawodnicy chcą wracać, bo czują to, że po pierwsze mogą tutaj naprawdę bardzo, bardzo miło, bardzo sympatycznie spędzić okres wakacyjny, jednocześnie dość konkretnie szkoląc swoje koszykarskie skillsy oraz taką swoją decyzyjność stricte boiską, bo wiadomo, że no tak jak zresztą sam Draft Camp głosi, treningi są spoko i wiadomo, że to jest rzecz cholernie ważna, ale no nie nauczysz się grać kosza, jeśli nie będziesz wychodził na prawdziwe mecze koszykówki i nie będziesz zbierał tego cennego boiskowego doświadczenia. Mam nadzieję, że taki materiał się Wam podobał. Jakby co, www.draftcamp.pl. Jakbym był młody, sam bym tutaj przyjechał. Bartek jeszcze mógłby przyjechać, bo jest młody, ale stwierdził, że... Co stwierdziłeś? Nie ma tyle urlopu. Trzymajcie się. Pozdrawiam Marcina Gortata, bo wiem, że to obejrzy. Bądź zmierzałem, Łukasz. Zostań tutaj, jeszcze nie skończyliśmy. Będziemy gadać, po prostu wytniesz potem 3/4 z tego. Pozdrawiamy profesjonalny studio, pozdrawiamy też trenera Krystiana Banaszczaka i Piotrka Kordowieckiego. Pozdrawiam kolegów, koleżanki ze Stalowej Woli, bardzo im tęsknię. Całą grupę Barcjanie, grupę rodzinną. Jestem fanem koszykówki z Szepic, a to był rzut za 3 punkty. Moją rodzinę i tych, którzy tutaj nam kibicują, nas wspierają. Nie ma prawdziwej męskiej gry. Prawdziwa męska gra się skończyła na Jeffie Van Gundy w Nowym Jorku na koniec lat 90., początku lat 2000. To już nie jest ta koszykówka, którą pokochaliśmy niesłuszną miłością.